Dzień dobry. Myślę, że dzisiaj będzie krótko. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, że mi się zmniejszył apetyt na słodkie? Kłamałem. Może nie tyle kłamałem, co... No chyba była taka chwilowa aberracja. Może rzeczywiście zmniejszyła mi się trochę potrzeba na intensywność smaku, ale generalnie dużej różnicy chyba nie ma. Tak często mi kapie z nosa, że nieraz nie zauważam. Traktuję to jak deszcz. Wzięło mnie na podsumowanie. Pewne podsumowanie. Nie istnieje, moim zdaniem, miłość bezwarunkowa. Ale rozumiem osoby, które używają tego pojęcia. Używają go w opozycji do miłości, deklarowanej miłości, która jest tak obwarowana warunkami, że w zasadzie nie jest miłością. Nie przynosi pożytku, tylko krzywdę. Warunki zawsze jakieś muszą być. Tak zwane wychowanie bezstresowe, jak wielu z was być może się zgadza, ja też, nie jest właściwe. Ale jak to wychowywać stresowo, żeby ten stres nie zabił, nie zrobił krzywdy? To będzie podsumowanie, więc powiem, co już mówiłem. Trzeba bardzo, bardzo uważnie obserwować, żeby nie popełniać niepotrzebnie tych samych błędów. I często nie mamy głowy do obserwacji, nawet do słuchania, jak ktoś nam mówi wprost, nawet własnych dzieci. Ile to razy ja słyszałem, nie chcę słyszeć, nie chcę nawet słyszeć. Guzik mnie obchodzi. Przestań narzekać. Weź się do roboty. Bo wiesz co? Wiesz co? Już tak się zamiast marudzić wziął po prostu i zrobił co trzeba. Już miał to dawno zrobione, nie musiałbyś się męczyć. I nikt nie pomyślał, dlaczego to wraca i wraca. I czy to dziecko takie niedobre, czy takie głupie? Czy takie uparte, o co chodzi? Czy dzieci to urodzeni manipulanci i kłamcy i lenie, którzy tylko patrzą, żeby dorosłego sobie opiekuna wokół palca owinąć? Myślę, że zdecydowanie nie wszystkie. Rodziców też nieraz rozumiem, no nie? Też przeszli przez prasę. Prasę mam na myśli taką... coś ciężkiego, przez duży nacisk. Też ktoś jej tak nauczył, że nie ma to tamto, jest robota. Są jakieś, życie się toczy, nie można się bardzo, bardzo skupiać na drobiazgach, bo co życie nas rozjedzie. I potem się okazuje, że od dziecka, które się skarży, to ważniejsze jest praca, sprzątanie, obowiązki, jakiś tam dorosły relaks, wyjście na miasto, koledzy, koleżanki. Oczywiście nie dziecka, tylko nasi. Skupiamy się tak bardzo, żeby nie spaść z rowerka, że zupełnie nie widzimy nieraz, że jedziemy w złym kierunku. Tak się trzymamy kurczowo tej kierownicy. Nawet się boimy rozejrzeć nieraz, żeby przypadkiem nie stracić równowagi. A to się nieraz trzeba wziąć i zatrzymać i rozejrzeć, gdzie ja właściwie jestem, gdzie ja jadę. Co z tego, że moje pradziady jeżdżały mniej więcej w taki sam sposób? Jaki to jest kierunek? Gdzie ja już zajechałem? Może oni jechali przez inną okolicę, a już jestem daleko, daleko, gdzie indziej. Nieraz się tak mówi: rodzice wychowywali mnie tak, a tak i wyrosłem na ludzi. Dzięki temu, to myślę. A może nie dzięki, ale pomimo tego. I dopiero jak się coś zaczyna poważnie sypać, to dopiero widać, że to, cośmy uważali za dobre wychowanie, za dobre wzorce, tak naprawdę są fatalne.
ogólnie są fatalne lub po prostu na obecny czas są fatalne. Ale bardzo często ogólnie są fatalne. Na razie to tyle. Nie zajeżdżajcie swoich dzieci w żadną stronę. Ogólnie obserwujcie, obserwujcie i wyciągajcie wnioski, nawet jak wam się nie podobają. Nie ma, że tak się robi powszechnie. Powszechnie się robi mnóstwo błędów. Nie ma, że to jest normalne, to jest przyjęte, tak jest i już. Nie ma czegoś takiego. Znaczy jest, ale potrafi się bardzo źle skończyć. I tym marudnym akcentem do następnego.